Robert, od 1998 roku, o ile dobrze pamiętam, zagrałeś chyba we wszystkich polskich serialach. Nie. Nie we wszystkich. Ale prawie wszystkich. Prawie. Faktycznie, jak zobacz. Nie jest tak, że na przykład jedziesz na plan ojca Mateusza do Sandomierza i ci się myli rola, grasz kogoś z klanu na przykład. Nie, bo akurat nie zdarza mi się często grać tego samego dnia w dwóch różnych serialach. Raz mi się zdarzyło, raz byłem we Wrocławiu, grałem w serialu. To było tak dawno, że nie pamiętam. Skończyłem zdjęcia, w samolot, Benz i pojechałem, poleciałem szybko do Warszawy, właśnie narzeczonego ojca Mateusza na plan. Się okazało, że plan... Jak to do Warszawy? Do rano miałem, Mateusza? Rano miałem we Wrocławiu zdjęcia, właściwie pod Wrocławiem, czyli zdradziłem, że miejsce ojca Mateusza jest w Warszawie. Nie jest tylko nakręcane w Sandomierzu, w najbardziej niebezpiecznym mieście w tym kraju, bo no tak, w ogóle się dziwię, że tam jeszcze ktoś żyje w tym Sandomierzu, przecież tam co tydzień ktoś ginie. Co ty? No i tak, no, ale potem pojechaliśmy do Sandomierza i kręciliśmy. Wnętrza przecież na dobrą sprawę wszędzie są takie same. Takie kręciliśmy same. Akurat komisariat policji, który się okazało, że był niedaleko mojego domu. Norbert, powiedziałem moim znajomym, że się widzimy i że będę robił z tobą wywiad. Pokazałem im ciebie w internecie i mówią, skąd znam tego człowieka. Tylko kurczę, tak nie do końca pamiętam skąd. Nie mogą skleić gęby z nazwiskiem. Tak, nie mogą skleić gęby z konkretną rolą. Czy jak, nie wiem, chodzisz po ulicy, spacerujesz po Warszawie, to ludzie cię kojarzą z konkretną postacią, czy raczej po prostu skąd znam tego człowieka? Wiesz co, Arturo, ja sobie tak myślałem kiedyś właśnie też nad tym, bo czasami widzę, łowię czasami te wzroki, czy w metrze, czy gdzieś, a że po Warszawie poruszam się generalnie komunikacją miejską, to widzę te spojrzenia, ale też ja chyba wiem, dlaczego tak jest, gdyż zagrałem nie tylko w tych prawie wszystkich serialach, ale tam zazwyczaj były małe role. Też w jedno, cztero, pięcioodcinkowe, ale moja gęba dość długo, od kilku lat gości właśnie w przerwach seriali, w przerwach filmu, bo Sporo reklam właśnie z moim udziałem było i może stąd. Ja gdzieś znam tego faceta, to chyba ten, który mi pomógł rzucić papierosy. Albo ten, który złowił rybę, ale potem ona się nie udała i była w ogóle i nie usmażyła się. Albo ten, który jeździł tramwajem i tak dalej. Był taki moment, że sporo tego robiłem, ale... Na razie to przeszło, zobaczymy, może się wróci. Może kiedyś zdarzy się... Mam nadzieję, że w końcu ludzie zaczną sklejać te i gębę z nazwiskiem. Natomiast jeszcze, dlaczego jeszcze chciałem powiedzieć o tym, pociągnąć ten temat, bo na dobrą sprawę nie zabiegam tak bardzo w ogóle. Nie zabiegam o popularność i o to, żeby być na ściankach, żeby być na dupelkach i innych zwierzęcych portalach. Na razie dość skutecznie. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to jest dobra metoda, żeby uniknąć sławy? Żeby nie rozwalać komuś tam, nie rozkitwaszać nosa na ulicy? Nie wiem. Podam Ci dobry przykład, bo wydaje mi się, że widzę tutaj pewnego rodzaju dobre porównanie. Marian Dziędziel i Wesele. Oczywiście on zagrał rolę Weselu, kiedy miał już prawie 60 lat. Ale tak mi się wydaje, że być może ty trochę czekasz też na swoją przełomową rolę megaprodukcji. Ale to mówimy o kinie, bo teatrze... W teatrze mnie się zdarzyło już kilkukrotnie spotkać naprawdę dość ciekawe osobistości, które i owszem chyba bardziej znane są na przykład z kina. Agnieszka Holland jest znana chyba bardziej z kina niż z teatru. Niż z teatru, dokładnie. Ale zrobiliśmy jakiś czas temu, no już dawno, to będzie chyba z 8 albo 9, już nie pamiętam, który to był rok. Aktorów prowincjonalnych zresztą. To był jej debiut filmowy, ale został uwspółcześniony, trochę przepisany na współcześnie przez dwie dramaturszki. Trudne słowo sobie wybrałem. I zagraliśmy ten spektakl. Ale myślisz, że jest szansa na tego typu rolę charakterystyczną, która spowodowałaby, że będziesz przede wszystkim zawodowo czuł, że to jest ten moment. Wiesz co, tutaj
to porównanie do Mariana Dziędziela, to może to jest chyba właśnie to bardzo trafne porównanie takie. Teraz chyba odkryłem sobie to, o czym ty powiedziałeś, bo nigdy się nie zastanawiałem nad tym, bo ja gram i role papierowe i charakterystyczne, i drani, i miłych gości, i dosyć szeroko. No, gębę mam, jaką mam. Niektórzy widzą w niej drania, niektórzy widzą w niej tatusia. Wspominałeś mi kiedyś, że w Polsce jest 3000 bezrobotnych aktorów. To jest... Nie, w Warszawie. W Warszawie. W Polsce to... myślę, że jest o wiele więcej. Czyli jesteś dobry w tym, co robisz. Prosta konkluzja. Wiesz co, bo nie jesteś bezrobotny. To jest tak, że aktor jest bezrobotny, kiedy nie gra. No ale jeżeli wtedy masz bezrobotny. Dwa dni planu zdjęciowego w miesiącu na przykład, to jesteś bezrobotny, no właściwie, nie? No właśnie, jakie kryteria? Nie wiem, nie powiem ci, no, ale jeżeli powiedzmy dwa dni zdjęciowe w miesiącu, to można powiedzieć, że chyba człowiek jest bezrobotny, ale wtedy się szuka innej roboty, się szuka czegokolwiek innego, żeby mieć na rachunki i mieć na wsad do lodówki. Dubbing. Aha. Zauważyłem, że ostatnio dużo dubbingujesz. To jest nowa pozycja w twoim CV, taka stała. Wiesz, nowa z przerwą. Dubbingowałem jeszcze, czytałem, byłem lektorem, byłem voice-overzystą jeszcze na studiach. Bardzo lubiłem to robić, a potem miałem bardzo długą przerwę. Czasami coś, jak pracowałem jeszcze w Opolu, mieszkałem w Opolu, to czasami coś tam, jakieś reklamy nagrywałem, krótkie, radiowe, jakieś takie małe rzeczy. A potem znowu miałem długą przerwę i nagle, kurde, lubię to robić, lubię się wygłupiać, lubię... A to jakiś głos, konkretny typ bohatera, nie wiem, McFuck, jakiś kaczor, zazwyczaj, bo tak mi się jakoś kojarzy. Zazwyczaj mój głos jest brany do dość twardych postaci, które potrafią uderzyć, palnąć w nos, żeby nie wypikiwać wszystkiego. Dość jestem solidny, chociaż czasami zdarzało mi się grać jakiegoś debila. Może nie tyle debila, ile bardzo prostodusznego chłopaka, który był osiłkiem, który był strasznie silny i miał swojego ulubionego opiekuna. Ten opiekun miał 12 lat i miał bardzo miękkie włosy. Nazywałem się Gumer. To nie była kreskówka, to był film aktorski. I moja córcia, jak mnie pyta, tata, powiedz Gumera, to ja nie pamiętam. Ja bym go musiał usłyszeć. To tak, ale znowu silny facet generalnie, bo mam podobno dość niski głos, dość taką barwę, ale też jasnymi barwami też coś nagrywałem, jakiś... Ale to jasna, co to jest jasna barwa? Jasna, no teraz mówię dosyć ciemno, teraz zaczynają się zbierać chmury, za chwileczkę. Zaraz nastąpi trzęsienie świata, masz tylko 3 sekundy, potem już tylko możesz zbierać swój... No i tam możesz rzucać, co chcesz. Dobytek. No, różne rzeczy dubbinguję. I śmieszne, i nieśmieszne robię różne. Lubię to robić. A powiem tak, nie ma z tego jakichś wielkich kokosów, ale ja to po prostu lubię robić. Zwyczajnie w świecie. Przychodzę i bardzo często jest tak, że nie wiem, co to tak mam zagrać. Tak jak z wywiadami. No to myślę, no właśnie. To samo. Przychodzisz, nie wiesz, co zero cię czeka. Zero kokosów, ale... Przychodzisz, nie wiesz, co cię czeka, człowiek siada, że jakiegoś faceta i nagle on coś gada. Nie, a tutaj dostajesz jeszcze tekst i zmieść się tutaj, wiesz, ten mówi po turlandzku, a ty mówisz po polsku i musisz mu się zmieścić w kłapę. I jeszcze mówisz mniej więcej tak samo. Nie, świetna robota, bardzo to lubię. I mnóstwo różnych ludzi ciekawych przez to poznałem, których jakbyś zobaczył na ulicy, w życiu byś nie powiedział, że to... Kurde, to jest twój głos? Stary, to ty? Gdzieś cię słyszę. Hej, tu ja! To tak, to zawsze mnie ciekawiło, jak wygląda lektor, który mówi w filmie. Prawda? Przychodzi... Tak, to jest niesamowite, jak sobie próbujesz zwizualizować ten głos. I nagle... I nagle dupa. Nagle patrzysz na człowieka, o jasny gwint. Ale to szczególnie u kobiet jest, nie? Bo w Polsce generalnie szeptanki czytają faceci. Oprócz Czubówny. Tak. Ale to jest zupełnie, inny. Kto jest? No tak, no poza tym Czubówne to wszyscy potrafią zwizualizować. Wszyscy wią, kto zacz. Natomiast z facetami bywa tak, że panie, jak patrzą, jak sobie wyobrażają,
ten ciepły, miękki głos, bardzo aksamitny, czytający. Niektórzy tylko specjalizują się w takich filmach, inni w takich. Widzą. Piękną jakiego, kobietę lat albo, 30. Albo pięknego mężczyznę. Po czym wychodzi człowiek. Stary pryk. I nagle, kurde, czar prysu. I on się odzywa i wtedy znowu jest, o kurde, to jednak ten. To jest magia, magia mikrofonu. Niektórzy mówią o tym, że ma urodę radiową na przykład, prawda? O niektórych i niech lepiej tak zostanie. Chciałem Ciebie spytać o dalej o dubbing, ale nie w filmach aktorskich czy animowanych, ale w grach komputerowych. Czy masz jakieś doświadczenia w tym temacie i czy jesteś w stanie powiedzieć, czemu dubbing w grach komputerowych jest tak tragiczny w porównaniu z dubbingiem do filmów animowanych? Trzeba przyznać, że naprawdę świetna robota jest. Staję od razu tutaj w obronie gier komputerowych. Owszem, zagrałem w kilku również tragicznych, owszem. Gdzie się tego nie dało słuchać, wziąłem za udział, że tak powiem, ale również wziąłem za udział w grze, na którą bardzo długo, no cieszyłem się, że bardzo, że zagrałem, no, Wieśku trzeci. Wieźmin, no tak. No może nie, może masz inne zdanie, może nie, no ja uważam, że nie, wprost przeciwnie, jest świetny dubbing. Zdarza mi się, tak, zdarza mi się. Czasami nawet nie wiem, nie pamiętam, do jakiej gry nagrałem dubbing. Nagrałem listę dialogową. Dlaczego tak może jest? Ponieważ idziesz, dostajesz rolę i jeżeli reżyser albo ci nie zdąży wytłumaczyć kontekstu, albo zrobi to po łebkach, bo może być zmęczony. Czynnik ludzki tutaj wkracza. To faktycznie może być problem, ponieważ jak nagrywasz dubbing filmowy, to masz obrazek przed sobą. Widzisz, do czego grasz. Jeżeli ci reżyser nawet nie wytłumaczy, nie zdąży, nie powie, bo w pewnym momencie pewnego doświadczenia już, to nawet nie trzeba, wiesz, jest pewna niść porozumienia, bo reżyserzy dubbingowi, tak samo jak reżyserzy filmowi, każdy inni, dobierają sobie już ludzi, z którymi się dobrze pracuje. No wiadomo, no, zakładamy portki, które lubimy, prawda? Spotykamy się z ludźmi, których lubimy, o których wiemy, że możemy, z którymi nam będzie dobrze. Więc też nie muszą już tłumaczyć. Natomiast z grami komputerowymi jest tak, że się nie widzi. Masz tylko dialog, znaczy właściwie nie masz dialogu, masz swoją wypowiedź, swój fragment tekstu, a potem masz odpowiedź, której nie słyszysz, bo albo jest nagrana, albo nie. I tutaj reżysera jest sprawa taka, żeby powiedział ci, po co ty to mówisz, do kogo ty to mówisz, w jakim kontekście ty to mówisz. No i bardzo często bywa tak, że jak tego reżyser nie powie, no to po prostu mówisz to, co chcesz. Trochę będę bronił tych gier komputerowych, bo wiesz, no, polskie gry komputerowe są bardzo dobre, bardzo znane i tak dalej. No właśnie, bo mówiłeś, że no, jesteś zadowolony z Wiedźmina, ale Wiedźmin to jest polska gra. Ta. I domyślam się, że no jednak to wyglądało nieco inaczej. Czym się różnił podkładanie głosu no właśnie niczym się nie od różnił. Innych, od innych produkcji. Właśnie na dobrą sprawę niczym się nie różnił, tylko Michał powiedział, reżyser powiedział, co mam zagrać. Wiesiek mnie chyba wszędzie ukatrupił. Wiem, że wilkołaka mi zakatrupił. Pamiętam, jak robiłem raz tego wilkołaka w Wieśku, to realizator dźwięku mówi, Norbert, ale ty przestań mi tutaj robić efekty dźwiękowe! Zostaw mi, ja to muszę zrobić na poście, w postprodukcji! Bo ja od razu, ja jestem wilkołakiem, ja się zabija. Ja teraz tutaj może siedzę taki pogięty, ale jak mam rura, przepona, ciach, tam na stojaka, jak wrzasnąłem, to może coś było. No. Krzyczał na mnie, ty weź mów normalnie, ty mów jak ludź, a nie jak wilkołak, jak sobie go wyobrażasz. No. Jest jeszcze jedna sprawa. Może to po prostu zależy od finansów, wiesz. No właśnie, jednak może ten od tego to zależy. Jest trochę mniej kasiasty. Wiesz, no, na Wieśka poszła ogromna kasa. No, tak. To jest taki wyjątek, jest chyba ze dwa albo trzy takie wyjątki w polskich grach. No tak, Wiesiek 1, 2, 3. Jeszcze jest Dying Light, Techlandu. No nie, no jest jeszcze kilka. Ale faktem, że no tak, jest to wyjątek, powiedzmy.
i rzeczywiście, no jest to inny. No i dialogi, wiesz, jakie tam są napisane w Wiedźminie II, pamiętam dialogi w mieście krasnoludów, jak oni kurwami rzucali jakimi soczystymi, ja pierdyka, można było siedzieć i właściwie oglądać jak film, jak komedię, dobrą komedię, idzie taki wkurwiony krasnolud. Na coś, nie wiadomo na co, bo żona wygląda tak samo, no, jak on też z broną, no to coś, z czego ma się cieszyć, nie? Aj, kurde, dialogi były piękne. Chciałbym zagrać u Smarzowskiego, na przykład. Czemu nie? Pewnie. Kto by nie chciał zagrać u Smarzowskiego? Chciałbym zagrać u Tarantino. Kto by nie chciał zagrać u Tarantino? Ręka do góry, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie ma takiego. Oczywiście. Ale najważniejsze, żeby właśnie ludziom zostawiać dobre wspomnienie. Żeby, o, inaczej. Na spektakle z moim udziałem, żeby nie było biletów. No chodź, no chodź. Chodź tu, tak, ty lubisz tutaj na górkę, tak? Poczochrać piosełkę. Czy on ma taki ten czerwony nos? Ona ma czerwony nos, gdyż jej się łezki utleniają na włosach. I czyli to jest taka genetyczna... Tak, niektóre maltanki tak mają, niektóre nie. Akurat ona ma. Większość ma. Tak. Większość ma, to właśnie. Fajne, bo... I dlatego teraz jest posmarowana tam czymś takim do wybielania. Takim domestosem dla psów.